Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 17 από το κεφάλαιο Κάπα του βιβλίου Γένεσης. Σελίδα 17, Κάπα κεφάλαιο, πρώτο Μοϊζεσόβα, εδάφιο από το βιβλίο της Γένεσης. Ρόγιο. Και εκίνησεν εκείτεν ο Αβραάμ στην την προσδοσία, i mieszkał między Kades i Szur, a następnie przybywał w Gerar. Mawiał Abraham o swojej żonie Sarze, ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna, ponieważ Abimelech nie obcował z nią. Rzekł: Panie, czy i ludzie sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi: ona jest moją siostrą, a ona też mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swojego, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zawołał wszystkich dworzan i swoich i opowiedział im to wszystko, a mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił i cóż ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak się nie godzi się postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabija mnie z powodu, i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: on jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło niewolników i niewolnice i dał Rachmowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech: oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników, niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, tak, że wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, tak, że znowu mogły rodzić. Gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izak. Wtedy Sara rzekł: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie za mnie. I rzekła: któż by był, kto kiedykolwiek się Amen. Abraham, bardzo umiłowany, bo naprawdę przyjacielem Boga został nazwany, bardzo umiłowany, sługa Boga Najwyższego. Dlaczego? Bo był mężem wiary
I co znaczy mężem wiary? Mężem posłuszeństwa, bo wiara ma uczynki, a uczynki wiary jest posłuszeństwem. I w taki sposób, jak miał 70 lat, urodził się w 1930, przed Chrystusem, jak miał 70 lat, Bóg go nawiedził i powiedział mu: wyjdź ze swojej rodziny i ze swojej ziemi i z domu swego ojca i ja ci pokażę ziemię, do której masz iść, ja tam cię pobłogosławię. I bez wahania wziął swoją żonę i poszli do ziemi Chanan, tam gdzie Bóg go poprowadził. Nie przeminęło wiele czasu i nastał głód tam, gdzie poszedł, do tej ziemi, i on zdecydował w Betelu i zaczął wędrować do Egiptu i tam postąpił, uczynił błąd i błąd może mieć konsekwencje duże, jak człowiek Boży popełnia błędy z błędnymi myślami, nie przekroczenie w Słowie Bożym. Powiedział, że tam, gdzie pójdę, moja żona Sara jest prawna i zabiją mnie, jak mnie tam się dowiedzą. I Saro, powiedz, że ty jesteś moją siostrą i naprawdę ona była z tego samego ojca, z innej matki, abyś mnie uratowała. I naprawdę zobaczyli, że jest ładna i wziął ją faraon jako żonę, ale Bóg naprawia błąd Abrahama, bo dał plagi na faraona z powodu Sary. Faraon to zrozumiał, nakrzyczał na Abrahama, ale Abraham powiedział mu, że nie powiedziałem ci kłamstwa, bo ona jest moją siostrą, ale moją żoną. I z wieloma darami odszedł z Egiptu. Przeminęło 20 lat. Jak miał 99 lat, Bóg nawiedził Abrahama z wielką obietnicą. Powiedział mu, że za rok ty, staruszek, 99 lat, ze swoją żoną Sarą, staruszką i niepłodną, 90-letnią, poczniesz syna i nazwiesz go Izak, Isak. I uśmiechnął się Abraham, ale jako mąż wiary pomyślał. Pomyślał z wiarą. Kto mi to powiedział? Bóg. Jak mi to powiedział Bóg, i on jest zdolny, aby to uczynił. I nie wahał się z niewiarą w swoim sercu, z odwrotnością, wzmocnił się z wiarą, wychwalając Boga za to, co nie można uwierzyć. I powiedział: dziękuję ci Boże, bo mi dasz syna. W taki sposób został wzmocniony w wierze. I wynik tego, poinformowany przez Boga, bo został wzmocniony w wierze, wierny Abraham, poinformowany, że to, co obiecał Bóg, jest możliwe, aby to wykonał. I tutaj zważmy na to. Uwierzył z nadzieją, że Bóg jest możliwy, aby wykonał to, co mówi. Nie wahał się w swojej niewierze, która go nawiedziła. I jak nie wahał się w niewierze, wychwalał Boga. I jak wychwalał Boga, przyszła większa moc wiary od Boga i ta moc wiary poinformowała go, że naprawdę Bóg jest mocny, aby wykonał swoją obietnicę. I ta wiara została mu zaliczona jako sprawiedliwość. Ale Bóg jednocześnie w tamtym okresie powiedział, że ja zburzę Sodomę i Gomorę.
I Abraham się zasmucił. Zasmucił się, bo tam był jego Lot, jego rodzina. I zaczął się skarżyć Bogu, mówiąc: Panie, jest możliwe, abyś Ty, sprawiedliwy, jest możliwe, abyś Ty zniszczył sprawiedliwego razem z bezbożnymi, bo Lot był sprawiedliwy. Sodoma i Gomora byli bezbożni. I powiedział: nie. A jak jest 50 sprawiedliwych, zniszczy sprawiedliwego z bezbożnymi? Powiedział: nie. Jak jest, a jak jest 40, jak jest 30, nie. Jak jest 20, nie. I powiedział mu: jeszcze raz ci się zapytam. Jak jest 10, zniszczy sprawiedliwego z bezbożnymi? Powiedział Bóg: nie. I wynik tego? Ani jeden. Przed zniszczeniem wysłał aniołów Bóg, wyprowadzają Lota i jego żonę i córki, i spada zniszczenie Sodomy i Gomory. I Abraham się przestraszył, bo był obok. I zdecydował odejść i poszedł do Filistyńczyków, tam gdzie był król Abimelech. I po 20 latach, 99 lat, popełnił znowuż ten sam błąd. I znowuż ten błąd nie z grzechów, nie powiedział kłamstwo, bo była jego siostrą, naprawdę. Ale znowuż ten błąd, jeden błąd twój, nie mówię o grzechu, powtarzam, możesz zniszczyć dzieło Boże w twoim życiu. Bóg niech nas zachowa i dziękujemy Bogu, bo jak widzi, że ten błąd jest przez strach, nie przez grzech, ani nie poprzez podstęp, ale przez strach, zabiją mnie z powodu Sary, zabiją mnie. Powiedz, że ty jesteś moją siostrą. Straszny błąd i znowuż błąd. Zostanie zniszczone dzieło Boże. Bóg dał obietnicę, że za rok Sara urodzi syna i Abimelech bierze Sarę za żonę. 90 lat. Błąd ma konsekwencje. Diabeł tylko czyha na twój błąd, aby zadziałał, aby zniszczyć dzieło Boże, aby zniszczył ciebie, ale i dzieło Boże. I znowuż Bóg zadziała. I dziękujemy Bogu, bracia i siostry. Ale muszę zwrócić uwagę. Strach jest piekłem. Strach poprowadzi człowieka zawsze do błędu. I powtarzam, dlatego że był święty i wierny, nie popełniał grzechu, przestraszył się. I powiem coś, i sprawiedliwie się przestraszył, no ale, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale dał ducha mocy, mądrości. W Nowym Testamencie co najmniej, bo to, co jest napisane w Starym Testamencie, jest dla naszej nauki, abyśmy nie popełniali my błędu. Przez strach, nie poprzez grzech, ani nie poprzez postęp, ale poprzez strach. Ale abyśmy mieli nadzieję w naszym Panu i Bogu, że On nas wyciągnie z naszych strachów i niepokoi. Wszelką troskę naszą rzućcie na Niego. On zachowa twoje serce i twoje myśli od wszelkiego strachu. I to jest Wszechmogący Bóg. I w taki sposób Bóg nawiedza Abimelecha i mówi mu: tą kobietę, którą wziąłeś, ma męża. Jak spotkasz się z nią, umrzesz. I nie tylko ty, ale cały twój dom. I Abimelech się przestraszył. Powiedział: Panie, ja w prostocie serca to uczyniłem. Powiedział mi, że on jest jego siostrą. Nie powiedział mi, że to jest jego żoną. Wiem, Bóg powiedział, że powiedziałeś to w prostocie serca.
Dlatego cię nawiedzam. Προκειμένου να γλιτώσω, να συνεχιστεί, να εκπληρωθεί το έργο μου, εάν δεν είχες ενεργήσει καθαρότητα η καρδία, θα σε θανάσω. Και εσένα και όλους, για να την επιστρέψω στον άντρα της. Ale dlatego, że cokolwiek uczyniłeś, uczyniłeś to w prostocie serca, informuję cię, abyś się upamiętał i abyś zmienił plany i wiedz, że jej mąż jest prorokiem i on też musi się pomodlić za ciebie, abym się zmiłował nad tobą. Ja bym cię wyzwolił i strach spadł do serca Abimelecha. Abraham pomyślał, że nie ma bogobojności na tym miejscu, bo zna serca ludzkie. Przestraszył się, nie wiedza. I to jest błąd. I to jest bardzo niebezpieczne. I Bóg, jak byłby podstępny, Abimelech zabiłby go. Jakby był dobry, wyzwoliłby go i wyzwolił go. I Abimelech, jak to zrozumiał, powiedział, och, poszedł do Abrahama i krzyczał na niego, coś żeś nam uczynił. Dlaczego mnie ukłamałeś? I byłem w niebezpieczeństwie, że wpadnę grzech, ja i cała moja rodzina. I Abraham powiedział coś, co nie było dobrego. Rzucił winę na Boga. Od chwili, jak mnie Bóg wyprowadził z mojej ziemi, od mojej rodziny, powiedziałem mojej żonie, że gdziekolwiek się znajdziemy, jestem w niebezpieczeństwie, że mnie mogą zabić. I dlatego będziesz mówiła, że jesteś moją siostrą. I Abimelech zadziałał naprawdę w uświęceniu. Daje mu dary, sługi, służebnice, rzeczy. I nakrzyczał na Sarę i daje 1000 srebrników, aby zadowolić przed Bogiem, przed Abrahamem, bo za modlitwę, którą miał uczynić. Nie jako zapłata, ale zadowolenie, bo jego zbawienie jest zależne od modlitwy proroka. Uzdrowienie jego jest zależne od modlitwy proroka. I naprawdę Abraham modli się, zostaje uzdrowiony i Bóg uczynił doskonałe uporządkowanie w tragicznym błędzie. W tragicznym błędzie Abrahama. Ale jednak, bracia i siostry, ten błąd tragiczny jest tym, który wykorzystuje diabeł dla wszystkich ludzi, niestety dla wszystkich ludzi. Bo jak popełniamy te błędy? Przez strach. Ale jaki jest strach? Ten wielki, który prowadzi człowieka do błędów, które są zdolne, aby zniszczyć dzieło Boże. Mówi Słowo Boże. Bóg zniszczy śmierć, ale i diabła, który ma władzę nad śmiercią, aby wyzwolił ludzi, którzy przez strach nad śmiercią byli w całym ich życiu winni w niewolnictwie. I chcę na to zwrócić uwagę. Strach śmierci, który wypełnia serce człowieka diabeł, przez strach śmierci prowadzi go, że stanie się winny wobec Boga dla niewolnictwa diabłu. Staje się niewolnikiem diabła przez strach przed śmiercią. I dlatego Słowo Boże mówi, że strach i szczególnie strach śmierci, nie tylko, ale szczególnie strach przed śmiercią jest piekłem. I tylko doskonała miłość Boża wypędza ten strach.
aby mógł człowiek powiedzieć ze szczerością, czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy Pana. Czyli należę do Boga. Czy żywy, czy umarły, do Boga należę. I nie tylko to. Jest lepiej, powiedział apostoł Paweł i informuje nas Słowo Boże, abym był tam w górze z Chrystusem umierając, ale jest bardziej pożyteczne dla mnie i dla was, abym pozostał i wam służył, abym wszedł z bogatą zapłatą do nieba. Ja, wy byście byli przy moim posługiwaniu, które zostało mi dane. To jest przejrzyste. Nie ma strachu śmierci dla chrześcijanina. Jak zostanie stworzony taki strach, niebezpieczeństwo jest wielkie, aby zostało zniszczone dzieło Boże w twoim życiu. Bóg nas wyzwoli, bo nas miłuje, ale jest zależne, jak będzie pokazana nasze zachowanie. Ta działa z podstępem, z grzechem, wtedy jest niebezpieczeństwo, wtedy zwycięży diabeł. Zwycięży w twoim życiu diabeł, ale jak, pomimo że się boisz, zostawisz to Bogu i powiesz, Boże, zmiłuj się nade mną. Wtedy Bóg, wiecie co zrobi, da ci moc wiarę, moc Ducha Świętego i zmienić się przez przestraszonego człowieka w mocnego wierze i w Duchu Świętym. I to jest przekaz Boży. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, przybliżaj się do Boga. Ale aby się przybliżył do Boga, musisz najpierw podporządkować się Bogu, musisz podjąć decyzję. Po drugie, musisz przeciwstawić się diabłu, mówiąc, idź precz szatanie i wtedy przybliżysz się do Boga i Bóg się przybliży do ciebie. Nie powiedz, że ja jestem młody, młoda, jestem stary, jestem mocny, nie boję się śmierci. Śmierć stwarza strach. Tylko i tylko dlatego, że to jest coś, co nie znamy, stwarza strach człowiekowi. Ale jak my znamy i objawia nam Bóg, że śmierć nie jest nieznany, jest czymś znanym, odchodząc, pójdę do nieba. Będę z moim Panem Jezusem Chrystusem i dlatego nie boję się. Ale to, co jest bardzo poważne, jest, czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Boga. Do kogo należysz, jest ważnym pytaniem. Kto jest twoim Panem i twoim Bogiem? Diabeł chce, aby miał władzę nad tobą. My chcemy, aby władzę nad nas miał Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. I wiecie, nie robi, co chce diabeł. Nie staje się to, co chce diabeł, ale staje się to, co chce Chrystus i ty. Jak myśli Boga stają się twoimi myślami, wtedy diabeł jest zniszczony. Jak drogi twoje są drogami bożymi, wtedy diabeł jest przegrany. I dlatego, bracia i siostry, podporządkujcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłowi, przybliżcie się do Boga i przybliży się Wszechmogący Bóg do was. Zważajcie na wasze błędy. Nie mówię, zważajcie na grzechy, bo za grzechy umarł Chrystus. Upamiętamy się i odejdzie, ale zważajcie na błędy, które nie mają grzechu, ale mają bardzo złe konsekwencje. Jak są stwarzane błędy? Moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami. Jak można ujść przed błędami? Tylko ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są dziećmi Bożymi. Jak można ujść przed błędami? Przybliż się do Boga i przybliży się tak samo do ciebie Bóg i ci poprowadzi. Ale to też jest ważne, jeszcze jedno. Błąd popełniłeś, nie bój się. Bóg cię wyzwoli. Amen.